Kurde, jeszcze żadnego gościa nie usmażyliśmy. Nakupowałem tych botów i co? To nagle wszyscy są idealnie wychowani, nikt nie chce kraść? Bullshit! Proszę mi kraść, ja chcę, żebyście się smażyli teraz. Witam was wszystkich, moich niewidzowie, z tej strony Master z pałką i witam was w kolejnym odcinku Końca nie widać z gry Shoppe Keep. We wczesnym dostępie znajdujemy się aktualnie w 10 dniu, 10 dzień naszego biznesu i będziemy go otwierać, ponieważ sklep jest raczej przygotowany, bo to tylko zresetuję, ponieważ widzę, że skisły. O, catching thieves, leć do góry. Ty. Dobra, wyłącz się na chwilę i łap złodziei. Co do mnie? Zdrowie! Jesteśmy przygotowani, więc otwieramy sklepidło. I oczywiście robimy rundkę wokół śmieci. Rundkę wokół śmieci. Jestem z tego pomieszczenia. Jestem zbyt niecierpliwy, aż bym chciał wiedzieć, co tam się dzieje. Co się tu będzie działo. Śmieci. Nic! Nic! Dlaczego? Wydaje mi się, że większość szczęścia co do śmieci wyczerpaliśmy wtedy, kiedy dostaliśmy 3 przedmioty z jednego śmietnika. To było coś. To było zdecydowanie coś. Wiecie, co by mi się podobało? Gdyby tutaj były inne sklepy albo magazyny, niektóre z tych budynków to byłyby magazyny, musielibyśmy w trakcie dnia iść i tam zamawiać niektóre z jakichś fajniejszych przedmiotów. To byłoby cool. To byłoby bardzo cool. To by mi się podobało. To by mi się bardzo podobało. Okej, więc jesteśmy tutaj. W naszym domku. Skilla 70 parę. Nie, to statystyki. Z questa jakiegoś. Coś bym mógł. Nie mogę. Żadnego z tych questów nie mogę zrobić jeszcze. Mam nadzieję, że ta tarcza ci się przyda. Nie będzie ci się podobać. Nie na ciebie chciałem kliknąć. Na ciebie chciałem. Jak ty wyglądasz? Tak, pięknie. Pięknie. Z tego co wiem, te wycieraczki są trochę zbugowane. I gdy klient przez nie przechodzi, to wydaje mi się, że on kilka razy liczy, jakby użył tą flormatkę. Przez to flormatki za długo nie wytrzymują. Zazwyczaj w połowie dnia one już mi znikają. Ale widziałem na forum, iż twórcy gry już o tym wiedzą. I jest duża szansa, że w najbliższych update'ach naprawią te flormatki i już nie będą tak bardzo kisnąć. W ogóle bardziej mi się podobało, jak te flormatki były czerwone. Swego czasu one były czerwone i bardziej mi się podobał ten kolor, był taki bardziej seksy, taki sensualny. Okej, gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Chodzisz mi naokoło? O Boże, jak ty wyglądasz? Okej, nice. Teraz się już aż tak bardzo nie muszę tymi złodziejami przejmować. Teraz będzie bardziej crazy nasze zadanie polegało na tym, żeby utrzymać nasz sklep w ładzie, czyli pilnować tego, żebyśmy zawsze mieli przedmioty wystawione na sprzedaż, te, które sprzedajemy. Na tym się będziemy aktualnie skupiać. Ponieważ jest to 10 dzień. W ostatnim dniu zarobiliśmy już 30 tysięcy. Teraz zgaduję, że zarobimy jeszcze więcej. Więc będzie coraz więcej klientów tutaj nam łazić. I będzie trzeba tego wszystkiego upilnować, żeby to wszystko ładnie, z gracją jakąś funkcjonowało. A chcę, żeby ładnie wszystko z gracją funkcjonowało. W ogóle odblokowaliśmy nowe przedmioty, takie jak Engineering Skill Books. Co w sumie mogliśmy za... Dobra, kupię 10, niech będzie. Oraz Engineering Scrolls, tylko że to jest duży przedmiot, więc to musi iść na ladę. Książki mogę postawić tutaj. Schowamy część niebieskich potek, skoro i tak się one nie sprzedają, i położymy tutaj trochę tych książek. I zobaczymy, czy będą się sprzedawać, bo nie jestem do końca przekonany co do tego, czy wojownicy będą zainteresowani tym przedmiotem. Zobaczymy, sprawdzimy. Okej. Wszystko... O! Kiedy to poszło? Nie zauważyłem, kiedy sprzedaliśmy. To poradła. Nice. Tarczałkę uzupełnić? Pewnie, jak najbardziej. Ach, musimy ulepszyć szybkość transportu przedmiotów. To jest 20 i 80. Ten bulk discount. Tym byłbym zainteresowany.
Jak wydajemy aż 30 tysięcy na zakupy, to ile tam jest? 10% w tym skillu? 10%, czyliśmy 3 tysiące zaoszczędzili. Więc ten skill nie byłby taki głupi. No ale aktualnie myślimy o tym, żeby odblokować magów. Chociaż ja ich odblokuję... I tak na razie za dużo przedmiotów dla nich nie kupię. Dlaczego nie złożyłem zamówienia? I tak za dużo rzeczy dla nich nie kupię. Bo jeszcze wszystkich rzeczy, co ja mam dla wojowników, nie mam na stanie. Muszę się moimi kochanymi wojownikami zająć. Okej. Dlaczego? Por qué, por favor, wy mi tak wszystkim rzucacie? Ja wam dam Skyrimką rzucać. Ja wam dam Skyrimką. Nice. Kurde, jeszcze żadnego gościa nie usmażyliśmy. Nakupowałem tych botów i co? Nagle wszyscy są idealnie wychowani, nikt nie chce kraść? Bullshit! Proszę mi kraść, ja chcę, żebyście się smażyli teraz. Zbrojanki. Nice. A druga zbroja, okej, z tej strony. Nice. Okej. Jest na razie spokój i cisza. Weźmiemy ten engineering books. Spakujemy trochę tego. Bo faktycznie wydaje mi się, że one się teraz nie będą sprzedawać. Co mnie smuci. Nie podoba mi się ta zmiana. Skillbooks. Nie mam pojęcia, czy wojownicy to kupią. Bardziej mi tu pasuje ten przedmiot do magów i złodziei. No ale cóż, zobaczymy. Kurde, przegapiłem aż... Przegapiłem smashing. Problem jest teraz taki, że oni będą mi się smażyć w moim sklepie, więc będę musiał częściej zamiatać szkielety. Szkieletury. Szkieletałki. Okej. Jak z tymi mieczami? Jeden miecz się sprzedał, możemy uzupełnić. Obok są to porałki. Uzupełni, pewnie, cudownie. Tarczałki są obok, pewnie, cudownie, oczywiście. Zbrojałka, raz i dwa. Cudownie! Ogarniamy. Co ja bym mógł zamówić ciekawego? I tak nie mamy żadnych dodatkowych mebli. Jak stoimy? Czy ja koniecznie chcę robić teraz zakupy? W trakcie dnia? Nie. Nie, bo wtedy nigdy nie będę dokładnie wiedział, ile faktycznie zarobiłem. Trafiliśmy! Kolega się usmażył. I teraz muszę cię zmieść. Nie będziemy teraz robić zakupów, ponieważ nie będę właśnie wiedział, ile faktycznie zarobiłem. To by mnie smuciło. 4... O, kolejny! Ty gnido! Moje rękawice. Jedyna osoba, która zainteresowała się rękawicami, zainteresowała się nimi tylko i wyłącznie po to, żeby je ukraść. Cudownie. W ogóle nie wiem, czy dokończyłem zdanie, że nie będziemy robić zamówienia, chyba że będziemy musieli zamówić paliwo. I domówię paliwa. Domówię paliwa, ponieważ nie chciałbym, żeby mi się moje boty wyłączyły. Okej, skórzane rękawice trzeba będzie uzupełnić. Aż zeszły ładnie. Tak mało zarabia na tych rękawicach. No ale cóż. Wow! A to się kiedy stało? Potrzebuję, kurczę, więcej stajaków na zbroję, bo 4 tylko zbroje to nie jest dużo. I mówiąc tylko o 4, to ja muszę spojrzeć na moje hełmy, których oczywiście już nie ma. I na moje tarczy. Na moje tarcze, których również już nie ma, ponieważ tylko też 4 mogą ustalić w moim sklepie. Jak tam z broniami? Ale skisłem! Kiedy to się stało? Ja uzupełniam jedną rzecz, a tu nagle dwie kolejne znikają. Bo ten miecz ładnie mi się wbił w podłogę. Gdybym tylko wiedział, który to zrobił, to bym mógł go pewnie, kurde, posądzić jakieś szkody. Za zniszczenie podłogi do łuzi w nędzy. Dobra. Uzupełniamy wszystko, ponieważ wszystkiego już jest brak. Okej. No i tak jak mówiłem, flormatek już nie ma. Wycieraczek.
I się zrobił syf. Dobra. Zbroje. Nie rzucajcie tymi zbrojami, jest tak... mam tak mało miejsca na te zbroje, wyście nimi rzucacie. Dobra. Paliwo, muszę iść dolać paliwa. Wiesz, oni tu siedzą i kradną. Okej, okay. Oba są teraz prawie pełne. Więc już się aż tak nie martwię o to, że mi to skiśnie. Okej. Okay. Podnieś te przedmioty, co te złodzieje, jak kurde, rozwalają na całą dzielnię. Kurde, ale te rękawice są popularne dosyć dzisiaj. Aż mi się regał psuje. Nie nadążam z uzupełnianiem tego. No okej, okay, więc to musi być jakiś popularny przedmiot wśród wojowników. Plate gloves? No cudownie. Tylko, że plate gloves mi się prawie w ogóle nie sprzedawały, okej. Okay. Prawie się w ogóle nie sprzedawały i się teraz prawie wyprzedały. Tak to jest, kurde, jak się odwrócisz na chwilę w tej grze. Zupełnie. O, ta lada tam kiśnie. O my, co tutaj stało? skórzane buty. Mam jeszcze skórzane buty, mam. Nie nadążam za wami, za szybko kupujecie! Pewnie, hełmów nie ma, niczego nie ma! Wszystko skisło. Zbroi znowu nie ma! Ja nie wiem, jak wy to robicie. Że tak wszystko szybko przebieracie. Muszę tamtą ladę naprawić. No, no... Kładź! Czy mógłbyś... No, w końcu. Przecież dopiero co uzupełniałem te hełmy! Ludzie! Dziczo jedna! Ja was proszę o jakieś opamiętanie. No i pewnie ktoś coś tam ukradł obok mnie, albo czymś rzuci obok mnie, gdy ja się tak męczę układaniem tego wszystkiego. To oni sobie tym wszystkim tylko biorą i rzucają. Dobra, trzeba to naprawić. No. Co ja potrzebuję? Potrzebuję tarcze! Są moje tarcze! Kładź, kładź, kładź. Masakra, co się dzieje w tym sklepie? W ogóle już tak dawno do broni nie zaglądałem, że no oczywiście nie ma żadnych broni już wystawionych. Gro! Ja osiwieję z tobą. Rękawiczek oczywiście znowu nie ma. Ponieważ... Nagle to jest najpopularniejsze, chociaż wcale nie jest najpopularniejszym przedmiotem. Ale się aktualnie najszybciej sprzedaje ze wszystkiego, co ja mam na stanie. Naprawdę chciałbym zobaczyć statystyki w tej grze. Żeby móc widzieć, co się jak sprzedaje. Tylko, że co mi te statystyki naprawdę powiem? Wszystko to jest aktualnie losowe. Co kto co kupuje, raczej... Nie ma na razie jakiejś logiki zbudowanej naokoło tego. Może na przykład nagle mi się sprzedają lepiej rękawice, ciekawe czemu. No bo... Tak sobie sztuczna inteligencja zażyczyła. Okej. Trochę ogarnę. Te trupy, co tu leżą. Okej. I znowu ten miecz. Znowu ten smutny miecz. dobra, podnieś mi po prostu te rzeczy z ziemi. Te kolejne... Ja wiem, że tu gdzieś mi zbroja latała. Zbroja, która wypadła od złodzieja. Ona gdzieś na ziemi tu... No, jest. Wiedziałem, że ona gdzieś tu jest. Doskonale o tym wiedziałem. Hełmy. Tarcze. Tam to muszę naprawić. Dobra. A co zrobić? Rundkę wokół śmieci. Nic. Ponieważ niedługo zamykamy sklep. Więc co muszę szybko obrobić śmieci? Nic. Dobra, już mamy prawie 32 tysiące, a my kupowaliśmy jeszcze paliwo, które prawie 4 tysiące kosztowało nas. Robimy, czepiemy ładną kasę. Dobra, nic. Dobra, wracamy do naszego sklepu. Widzicie, już tak bardzo się tymi złodziejami nie muszę przejmować. Co mnie zdecydowanie cieszy.
Przejmować się zatem muszę tym, że nie nadążam z układaniem przedmiotów z powrotem na swoje miejsce. Boże, ile tych pasów tutaj leży! Ding, ding, ding. Podnieś. Okej, okay. Płytowych zbroi nie ma. Niet, znikły, wyparowały. A, gdzie one są? Gdzie one są? No kurde, widziałem je! Gdzie one są? No, są. No i tak jak myślałem, książeczka również się nie sprzedaje. Być może jak teraz magów odblokuję, więc się objawią. Szkoda, że nie mogliśmy zrobić żadnego questa tego dnia. Podnieś. Noż do łóźwy. No. Tak. Tyle co tych rękawic tu leży na ziemi. No. Okej, dobra, uciekasz. Już myślałem, że coś ukradł i chciałem mieć dobry widok na to, jak się gościu smaży. Ale to jednak nie to się działo. Dobra. Trzeba ogarnąć ten sklep. 33 tysiące plus 4 tysiące, które wydaliśmy. Po prostu hashtag WoWy. WoWy. Tyle mamony trzepać, to też nie przystoi. Dobra. Ale taki syf jest tutaj. Wszystko jest zniszczone. Kościotrupy leżą. Po prostu leżą wszędzie. Wszędzie. Dobra, podnieś to, odłóż to. To będzie trzeba naprawić. Ding, ding. Dobra, młoteczek. To mogę naprawić, to mogę, to muszę naprawić. Hełmy, pewnie. Zbroję trzeba uzupełnić. Cudownie. Tę grę nie muszę naprawiać, ponieważ w ogóle nie ruszają tego. Bronie są uzupełnione, więc mogę je również ponaprawiać. Cudownie. O! Coś, no. I tu w ogóle wszystkie rękawice wyparowały. To nawet ich nie starczy, żeby uzupełnić. Dobra, zamieść do końca i zaraz złożymy zamówienie. Pójdziemy do naszej skrzynki i złożymy zamówienie. Więc tak. Jedynka, Q, skrzynka. Co ja potrzebuję do szczęścia? Z 30 hełmów. Z 30 rękawic. Z 30 zbroi. Boże, ile kasy na to idzie. Z 10 pasów. Okej. Topory. Z 20. Miecze. Miecze, nie słowa. Tarcze. Miecze i tarcze. Tarcze z 40 można wziąć, bo one są tanie. Z 20 mieczy. Buty. Oczywiście buty trzeba dokupić. Z 2, 3, 4. O, rękawice. Tak, rękawice zdecydowanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, czemu nie? I skórzana zbroja. Raz, dwa, trzy. Cztery. Okej, więc to będzie teraz potężne zamówienie. Chyba te książki się nie sprzedają. Więc mamy kasy jeszcze, więc mogę zamówić nowe rzeczy. Płytowych butów to ja w ogóle jeszcze na stanie nie mam. I spodni. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra, wyłącz to. Butów jeszcze nie kupię. Och, nie mogę ich odłożyć. Leather chest. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, no! Tych dwóch ostatnich rzeczy nie da się zaznaczyć. Co mnie wkurza. Butów jeszcze nie będziemy kupować. Na razie dokupimy tylko spodni. Złóż zamówienie, potężne zamówienie.
Więc dokupujemy spodni, więc potrzebujemy kolejny stojak na zbroję. Mi się raczej kolejny nie zmieści. Tutaj mogę... Może... Tu... dobra, tutaj postaramy się go wcisnąć. Wsuń się. No dobra, więc mamy nową miejscówę. Zarobiliśmy awans. Znaczy, chciałem powiedzieć, że zarobimy awans, jak to wszystko do nas dojdzie teraz. Rękawice odłóż. Znaczy, dołóż. Napraw do końca ten regał. Spodnie. Cool. W następnym odcinku, to znaczy po następnym odcinku, raczej odblokujemy kolejne pomieszczenie. Ponieważ jeżeli będziemy odblokowywać tych magów, to zdecydowanie potrzebujemy dedykowane pomieszczenie na to. Kurde, gdybym wziął te buty, to byśmy mogli myśleć o wykonaniu już tego questa, no ale... Dobra, mamy 107. 107 i więc mogę odblokować tych magów. Jasne. Tylko, że pierwsze odblokowanie magów, to jeszcze nie powoduje tego, że ja mam pełno przedmiotów dla nich na sprzedaż. Mam tylko kilka podstawowych. Basic ones oraz rękawice. Więc zakupimy rękawic jeszcze. Z tego powodu zaczną przychodzić do nas magowie. Schowamy te rzeczy jakoś się... One na razie nie sprzedają. I potrzebuję miejsca. A później będę chciał mieć dedykowane miejsce tylko dla rzeczy, dla magów. Okej, więc te rękawice mogę wyciągnąć. Mam jeszcze jakieś dodatkowe inne rzeczy, które mógłbym opchnąć magom, ale po prostu mebli na to nie mam, więc raczej sobie nie będę tym aktualnie zaprzątał głowy. Więc poczekamy na te rękawice, ustawimy te rękawice. I to będzie to. Więc z jednej nadziei, mam nadzieję, że sprzedamy dużo towaru. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że nie sprzedamy za dużo towaru, ponieważ nie będę miał za dużo kasy na to, żeby odnowić nasz towar w następnym odcinku. Dlaczego? Ponieważ będę przebijał ściany i tworzył dodatkowe miejsca dla nas. No ale cool, zaczną nam się magowie pojawiać. I to jest koniec. 10 dnia? Tak, to jest koniec 10 dnia. A jak jest to jest paliwem? Ja już nie mam paliwa. Dobra, stoimy w miarę dobrze z paliwem. I więc to był koniec 10 dnia. Exciting thing has happened. Bo odblokowaliśmy magów. Ale potrzebujemy jeszcze 120 punktów, żeby odblokować fajniejsze przedmioty dla magów, żeby faktycznie ich zainteresować przybyciem do naszego sklepu. Więc ja aktualnie będę się odmeldowywał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!